przygotowałyśmy dla Państwa materiał, w którym opowiemy, w jaki sposób przygotować dziecko oraz niezbędne elementy do tego, aby dziecko w prawidłowy sposób uczyło się chwytania przedmiotów, a w przyszłości umiejętności grafomotorycznych, w tym pisania. Umiejętności określane jako umiejętności grafomotoryczne są produktem finalnym wielu bazowych umiejętności, które wcześniej musi posiadać dziecko. Pierwszym bardzo ważnym elementem jest stabilizacja posturalna. Jest ona niczym innym jak utrzymaniem prawidłowej pozycji ciała w różnych pozycjach. Ruchy ręki zaczynają się od napięć mięśni tułowia. Przykładem zabaw wspomagających tą sferę jest pchanie różnych elementów, ciągnięcie ciężkich elementów, przechodzenie przez tunele, a także dobrze wszystkim znana gra twister. Kolejnym ważnym elementem jest koordynacja bilateralna i lateralizacja. Jest to nic innego jak współpraca obu części ciała w tym samym czasie. Przykładem zajęć, które możecie wykonywać wraz z Waszymi dziećmi w domu, są przede wszystkim ćwiczenia symetryczne. Teraz zimą razem z Waszymi dziećmi możecie robić anioły na śniegu, możecie przekładać różne elementy z prawej ręki do lewej, ważne jest łapanie i rzucanie piłki oburącz, a także jazda na deskorolce. Kolejnym ważnym elementem jest propriocepcja, czyli czucie głębokie. Nie myślimy o tym, jak ułożone jest nasze ciało, kiedy siedzimy i leżymy. Po prostu to czujemy. Aby ćwiczyć tak ważną umiejętność z Waszymi dziećmi, możecie do tego wykorzystać ciągnięcie lub pchanie ciężkich przedmiotów, a nawet pchanie wózka w sklepie. Możecie także odbijać piłkę przy pomocy rakietki, możecie łapać piłkę oburącz, można także wykonywać różnego rodzaju tory przeszkód, a także znaną wszystkim zabawę w taczkę. Czwartym elementem jest zmysł dotyku. Zmysł dotyku jest jednym z najszybciej rozwijających się zmysłów. Jest on bardzo ważny wraz z propriocepcją, dlatego by siła nacisku dziecka na kartkę była odpowiednia względem narzędzia pisarskiego, jak i papieru, a także by chwyt był prawidłowy. Zanim dziecko usiądzie do stolika i będzie wykonywało ćwiczenia grafomotoryczne, bardzo ważne jest także manipulowanie małymi elementami. Przekładanie małych elementów do skarbonek, wyjmowanie małych elementów, chwyt pensetowy. Ważne jest, aby dziecko wykonywało tych ćwiczeń bardzo dużo na różnych materiałach. Następnie dziecko może usiąść do stolika i pracować z narzędziem pisarskim. Naturalnym środowiskiem dziecka do rozwoju oraz zabawy jest podłoga, więc to właśnie tutaj będziemy zaczynać pracę nad tym, aby rozwijać bazowe umiejętności, które w przyszłości będą nam potrzebne do umiejętności grafomotorycznych. Bawimy się z dzieckiem na ziemi i stopniowo oswajamy je z nowym miejscem pracy, jaki stanie się stolik. Możemy na początku zadania przygotowywać w ten sposób, że dziecko będzie stało przy stoliku i w ten sposób wykonywało zadania, bądź bawiło się jakąś ulubioną zabawką. I dopiero po jakimś czasie przechodzimy do tego, że dziecko siada do stolika. Ważne jest to, by pamiętać, że siedzenie przy stoliku to dla małego dziecka nie jest naturalne miejsce, w którym powinno się rozwijać i pracować, więc ta czynność trwa tylko chwileczkę i musi być koniecznie przeplatana jakimiś aktywnościami fizycznymi. Bardzo istotny jest odpowiedni dobór stolika oraz krzesła. Najlepiej, aby było ono regulowane, aby można było wraz ze wzrostem dziecka zmieniać jego wysokość. Jest to bardzo ważne podczas pracy dziecka przy stoliku. Zarówno przy okazji kształtowania umiejętności grafomotorycznej, jak i przy kształtowaniu prawidłowej postawy ciała. Ważne jest też to, aby stolik stał blisko okna, aby naturalne światło mogło oświetlać stanowisko pracy dziecka. Na stoliku nie powinny się znajdować również żadne zbędne rzeczy, tak żeby dziecko mogło się skupić na tym, co się dzieje tu i teraz przy stoliku. Prawidłowa postawa dziecka przy stoliku powinna wyglądać następująco. Zarówno blat stołu, jak i krzesło musi być dostosowane swoim rozmiarem do wzrostu dziecka. Obie stopy dziecka powinny być stabilnie oparte o podłoże. Stolik nie powinien się chwiać. Plecy muszą być wyprostowane, a głowa powinna być w przedłużeniu kręgosłupa. Oba przedramiona powinny leżeć na blacie stołu. Kolano natomiast powinno być ugięte pod kątem 90 stopni. Na kolejnym filmie pokażemy Państwu, jakie są etapy rozwoju chwytu, jakie ćwiczenia możecie Państwo wykonywać w domu ze swoimi dziećmi, by przygotować je do ćwiczeń grafomotorycznych, a także do pisania.